To są po prostu popierdółki. Popierdółki, które zatrudniane są do realizowania jakichś tam pomysłów, udawania, że cokolwiek urząd miejski, cokolwiek prezydenci chcą zrobić w tym mieście. Mówię o mieście Konin. Proszę Państwa, zapraszam na stronę konin.pl. Zerknijmy dokładnie, jak to wygląda. Może postaram się Państwu to przedstawić. Na dzień dzisiejszy. No w taki sposób. Stronka internetowa, która funkcjonuje sobie jak, no nie wiem, raczej jak strona przedszkola chyba. Można by to określić. Niby coś się tutaj dzieje, niby coś możemy się dowiedzieć. Jest też coś takiego jak informacje. Uruchomiliśmy biuro obsługi inwestora w Koninie. Czyżby na początku listopada 2013 roku uruchomiliśmy biuro obsługi inwestora miasta Konin. Powstanie biura i tak dalej, i tak dalej. Zerknijmy dalej na tą właśnie stronkę, na przekierowanie, bo praktycznie to przekierowanie, informacja, która jest informacją o tym, że istnieje biuro, takie ogólniki, znowu powtórka tego samego tekstu, zrozumiałe, nie ma sprawy. Promocja walorów inwestycyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych Konina, nawiązanie kontaktu z potencjalnymi inwestorami, przedstawienie oferty. Dobrze, ładnie, pięknie. Tutaj możemy też zerknąć na imiona i nazwiska osób, które odpowiedzialne są w tym biurze za właśnie kontakt inwestora z miastem Konin. Oczywiście pan Olgierd jest odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestora w języku francuskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, pan Andrzej w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim i specjalista do spraw marketingu, pan Arkadiusz. Nie ma sprawy, ale dziwi mnie bardzo, dlaczego strona internetowa cały czas nie funkcjonuje. I chodząc na tą stronę internetową, po pierwsze, momentalnie jesteśmy blokowani, nasz komputer zostanie zablokowany i wyskakuje taka informacja. Zerknijmy na ten link. Strona internetowa, która nie powstała od listopada jeszcze. Wchodzimy na stronę internetową i wyskakuje komunikat ze strony gospodarka.konin.pl. Strona w trakcie budowy. Ta informacja została stworzona dosłownie kilkadziesiąt godzin temu po proteście bardzo wielu osób, które już na forach i w blogach własnych zaczęły o tym mówić, informować. Ten komunikat blokuje poruszanie się po właśnie własnym laptopie. Nie wiadomo, co to za jest, co to za komunikat. Prawdopodobnie jest to komunikat, który tekstowy, który został zamieszczony w zamian za zamiast informacji o tym, że strona posiada tak zwane ciasteczka cookies. Prawdopodobnie w ten sposób zostało to zrobione. Został podmieniony tekst. Kolejna popierdółka. Nie ruszymy się po stronie, nie możemy wrócić nigdzie kompletnie na żadną stronę, dopóki nie naciśniemy na tej stronie w komunikacie strona w budowie przycisku OK. Teraz oczywiście możemy zobaczyć, że oczywiście nic tutaj nie jest zaktualizowane od kilku dni, od kilkudziesięciu dni praktycznie ta strona nie funkcjonuje. Więc w jaki sposób inwestorzy mają dowiedzieć się, co ich czeka w Koninie, czego mogą oczekiwać, jakie są tereny inwestycyjne, co w Koninie jest gotowe, na jakim poziomie funkcjonuje to miasto? Kto zajmuje się właśnie tą stroną? Dlaczego na stronie głównej konin.pl jest informacja, że istnieje taka strona? Ten link do tej strony nie powinien zostać tutaj umieszczony, ponieważ strona nie jest gotowa. To świadczy po prostu o tym, że jakaś popierdółka kieruje tym wszystkim i nie potrafi zrobić strony internetowej. Więc jak inwestor może potraktować miasto Konin poważnie? Niestety, jeśli w ten sposób urzędnicy i osoby, które są odpowiedzialne właśnie za takie działanie, podchodzą do kwestii ściągania tutaj inwestorów, jeśli to jest ogólnie stosowana fikcja, bo to nie jest jedyny przykład. Też SIM SMS, to jest następny temat, który będzie poruszony. Jeśli w ten sposób prezydenci, aż trzech prezydentów Konina dba o to, żeby ściągnąć tutaj inwestorów, to moje gratulacje. Rok 2014
to będzie rok, który będzie musiał zweryfikować tych panów i ugrupowania polityczne tych panów, ponieważ no, to jest kolejny przykład, że nie nadzorują prac, które powinny być już dawno skończone. Nie nadzorują też tego wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Brak gospodarza, po prostu, zwyczajnie brak gospodarza. Należałoby coś z tym zrobić, należałoby zaprotestować, ale oczywiście czynią to tylko wybrani. Czyni to Akcja Koni, czynią to blogerzy i nic więcej nie pozostaje. Przed wyborami uświadomić mieszkańców, kto jest odpowiedzialny i w jaki sposób prowadzi to miasto, jaka to jest totalna fikcja. I tylko tyle możemy zrobić. A podczas wyborów trzeba po prostu podliczyć tych urzędników, prezydentów i radnych. Powtarzam, 70% radnych do wymiany. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.